Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym z cyklu spotkania z ekspertem. Ja się nazywam Marta Mazurkiewicz, pracuję w dziale projektów i eksperty z Krajowej Agencji Poszanowania Energii i będę dzisiaj dla Państwa moderowała nasze webinarium. Dzisiaj zajmiemy się tematem modernizacji energetycznej obiektów i jednostek samorządu terytorialnego, projekty z gwarancją oszczędności. Dodam tylko na wstępie, że nasze spotkanie jest nagrywane. Naszym prelegentem będzie dzisiaj ekspert Krajowej Agencji Poszanowania Energii, pan Marek Tobiaczelli. W KP pełni obowiązki eksperta do spraw Energy Performance Contracts. Od ponad 25 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną po stronie dostawy i zużycia energii. Przez kilkanaście lat pełni obowiązki dyrektora pionu efektywności energetycznej w jednym z czołowych koncernów z branży technologicznej. Organizował projekty w formule Energy Performance Contract oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, gwarantujące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost efektywności energetycznej budynków. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do prezentacji, kilka spraw organizacyjnych. Najpierw będziemy mieli prezentację, a później będą mogli Państwo zadawać pytania. Można to robić na dwa sposoby, albo na czacie. Mają Państwo menu, ikonkę czat i tam mogą Państwo wpisywać w trakcie prezentacji pytania, ja je na koniec odczytam. Albo także po prezentacji będzie można użyć ikonki podniesienie ręki i osobiście zadać naszemu prelegentowi pytania. Dodam jeszcze, że chcielibyśmy dzisiaj zamknąć się w godzinie 12, ponieważ nasz prelegent ma kolejne zobowiązania. Także postaramy się zorganizować tak wszystko, żeby Państwo mogli wysłuchać prezentacji i zadać jeszcze pytania. Ja jeszcze za chwilkę na czacie także napiszę Państwu kontakt do siebie, więc także po zakończeniu webinarium będzie można się ze mną kontaktować, zadawać pytania, które ja później przekażę prelegentowi. Także zapraszam, Marku, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Tutaj na tym tytułowym slajdzie widzicie Państwo porę roku, która wiąże się z większym zużyciem energii, nie tylko cieplnej. No i niestety ona nadchodzi co roku, a potem jak projekty nie zostaną zorganizowane, to czasem na wiosnę wydaje się, że to nie będzie tak źle i poczekamy do następnego roku. Ten rok jest specyficzny, patrząc przez wiele lat, jak wpływają ceny energii na skłonność do organizowania projektów efektywnościowych. No widzę, że ten szok cenowy to już wpływa, bo wcześniej różnie to bywało, były różne uzasadnienia, że może trochę drożej, ale będzie taniej i tak dalej. W tej chwili nie wydaje się, żeby ktoś wierzył, że będzie taniej, być może nie będzie dużo drożej. Kluczowe pytania i takie zagadnienia, które tutaj postaram się przybliżyć. Pierwsza rzecz, czy w ogóle mamy przykłady umów o poprawę efektywności energetycznej dla JST z gwarantowanym efektem, czyli mówiąc krótko, umowy o poprawę efektywności według ustawy o efektywności lub też umowy ESCO ogólnie nazywając. Drugie zagadnienie to jest jakby związek umowy o poprawę efektywności energetycznej z modelem ESCO, tutaj z tym określeniem Energy Performance Contract, PPP, co z czym się wiąże, dlaczego i skąd to się wzięło, jak jest dzisiaj. Później takie wybrane umowy publiczne, żeby przybliżyć Państwu na konkretnych przykładach, no, takie kluczowe parametry, oczywiście bez wnikania w szczegóły, czyli kwoty, oszczędności, zakresy mniej więcej, czas trwania. No i na końcu takie istotne zagadnienie przy organizowaniu postępowań, podmioty publiczne i wykonawcy, wzajemne oczekiwania, co kto by chciał i z czym bywają trudności. Oczywiście to dosyć no, w taki skondensowany sposób, bo to zagadnienie jest bardzo szerokie i w tym czasie trudno by było wszystko omawiać szczegółowo, na przykład pokazywać pewne zapisy umowne. Także przejdźmy do tego pierwszego zagadnienia. Tak, jest kilkadziesiąt takich umów, no 20-30, nie 100. I to są umowy o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy. Czemu to podkreślam? Czyli to są kontrakty o charakterze ESCO, takie, w których jest gwarantowany efekt energetyczny. I ustawa o efektywności dla takich projektów
nazywanych umowami o poprawę efektywności energetycznej, tego wymaga. Natomiast większość tych projektów, te, które znam, bo tu oczywiście nie znam wszystkich, to są umowy PPP. I dwa słowa takie wyjaśnienia, skąd się właściwie to wzięło i czemu się to teraz zmienia. Mianowicie formuła ESCO, która zakłada wieloletni kontrakt, gwarancję efektu i finansowanie, no w jakimś momencie z jednej strony była atrakcyjna dla JST, ale z drugiej strony ta konstrukcja budziła pewne obawy, bo nie bardzo miała odniesienie w typowych umowach publicznych. O ile jeszcze, no powiedzmy, w prawie zamówień publicznych można było znaleźć ten tryb negocjacyjny, to tutaj właśnie takie rozterminowanie płatności, no ten efekt, to było niespotykane. No, nie było przewidziane gwarantowanie efektu, tylko była kwestia zrobienia czegoś i zapłaty za to coś w takim czy innym trybie i tak dalej. I pierwszym projektem był projekt w gminie Radzionku, gdzie właśnie zarząd gminy postanowił zmodernizować obiekty, ale szukał formuły, w której będzie to, no tak mówiąc wprost, bezpieczne dla gminy z punktu widzenia kontroli instytucji tych nadrzędnych. I tam zarząd doszedł do wniosku, że można by to zrobić w formule PPP, która w 2010 roku była jeszcze inna ustawa i dotyczyła i nie była tym, czym jest teraz. Znaczy to było zupełnie co innego, no była po prostu ustawa. Natomiast w tej chwili jest PPP jest opisane bardzo szeroko, są bardzo duża ilość materiałów, są oczywiście wytyczne w 4 tomach, które wiem, że Państwo też stosujecie, ale jednocześnie stało się to, co się stać powinno, czyli PPP jest do PPP, a nie do efektywności energetycznej, czyli inaczej mówiąc, do projektów skomplikowanych organizacyjnie i o zwykle dużej wartości, czy bardzo dużej wartości. I teraz ten historyczny model, który wtedy był prosty i ta ustawa o PPP została zastosowana, wszystko się udało, ten projekt już jest zakończony, jeśli chodzi o cały okres, to był 10-letni projekt, to o tyle później te zmiany spowodowały, że w tej chwili stosowanie ustawy PPP do projektów efektywności czy o poprawę efektywności energetycznej nie ma sensu, bo komplikuje sprawę niepotrzebnie. Przejściowo w trakcie prac nad tymi materiałami różnymi dotyczącymi ustawy o PPP, czy przewodników, wytycznych i tak dalej, no, była taka dyskusja, że być może PPP powinno mieć różne twarze, czyli jakby pewne wytyczne czy zagadnienia są ważniejsze przy drogach, a inne przy akwaparkach, a jeszcze inne przy efektywności energetycznej. No ale na szczęście, bo to jest jednak zdecydowanie lepszy kierunek, ten efektywność znalazła odbicie w ustawie o efektywności energetycznej. Teraz jeszcze wracając do modelu ESCO. No, są te 3 podstawowe rzeczy, które ESCO w sobie zawiera, trzy czy 4. Pierwsza rzecz, no to oczywiście są zakresy zmian, które powodują, że zwiększamy efektywność energetyczną obiektów. Druga rzecz to jest gwarancja tego efektu i to jest w przypadku jednostek publicznych, ta gwarancja jest absolutnie wymagana w związku z tym duchem ustawy o efektywności energetycznej. No i trzecia rzecz to jest finansowanie tego projektu w taki sposób, żeby jak największa część, najlepiej 100%, ale powiedzmy, że jak największa część kosztu projektu została skompensowana przez obniżenie kosztu ponoszonego na zakup energii. I tutaj to jest jakby jasne, nic tutaj się nie zmienia. Natomiast jest taki niuans, który w projektach prywatnych i o mniejszej wartości, w szczególności ESCO, jest akceptowany i takie projekty bywają, czy są robione. Mianowicie to, że nie mamy rozdzielonej płatności za projekt od efektów. Czyli inaczej mówiąc,
jakby na bieżąco właściciel budynku sprawdza efekt, na przykład kwartalnie. Jeżeli ten efekt jest, to wypłaca kolejną część wynagrodzenia w firmie ESCO. Jeżeli go nie ma, no to może to jakby od razu tę wartość potrącić. To jest bardzo istotna różnica w przypadku umów publicznych, dlatego że one zakładając, a tak zawsze właściwie jest, to znaczy wartości tych umów publicznych, biorąc również pod uwagę procedurę i zasoby, które jednostki publiczne mają, to zwykle parę milionów to są raczej małe wartości, no parę dziesiąt milionów to są wartości często spotykane. Pamiętajmy, że w wartości mamy oprócz samego projektu również koszt finansowania i VAT. W związku z tym no te wartości kilkudziesięciomilionowe w tej chwili, no to już raczej nie jest żadne wyzwanie. I w związku z tym no raczej nie ma dużo firm ESCO, które by finansowały to z własnych środków, tylko zawsze tutaj jest jakieś finansowanie przez instytucję finansującą. A to powoduje, że nie może być takiego, instytucja finansująca nigdy nie zgodzi się na taką sytuację, że nie wie, czy pieniądze, które no, w taki czy inny sposób pożyczyła, zostaną oddane w całości, czy może z powodu braku efektu one zostałyby skompensowane przez zamawiającego i ta kwota by była zupełnie inna, więc jakby technicznie rzecz biorąc jest tak, że musimy rozdzielić kary od spłaty zobowiązań. Jeżeli mamy projekt za 10 milionów na 10 lat, no to rocznie właściciel budynków, czyli OTST, płaci wykonawcy 1 000 000 zł, a z drugiej strony w umowie są opisane kary. Jeżeli wykonawca nie dotrzymuje, mówimy tutaj nie o innych sprawach, ale powiedzmy tego nie ma efektu energetycznego, to jeżeli w danym roku brakuje na przykład 500 000 zł efektu, to JST wystawia notę na taką kwotę, czyli przepływ, spłata zobowiązań do banku odbywa się jednym strumieniem, a egzekwowanie kar przewidzianych w umowie za cokolwiek, ale przede wszystkim za tę gwarancję efektu, odbywa się drugim strumieniem. I tak to zresztą w tych wszystkich umowach dotychczasowych było opisane i no i tak tak to należy robić. To jest ta sprawa. Teraz tak, dlaczego to jest tak przydatna rzecz, jeżeli chodzi o umowę o efektywności energetycznej, to, że tam opisano takie projekty dotyczące poprawy efektywności wprost. No, dlatego, że ta ustawa po pierwsze nazwała rzeczy po imieniu, czyli tutaj nie musimy jakby robić takich przeniesień jak w PPP, na przykład mówimy o dostępności czegoś. Na przykład dostępności basenu do pływania. No tutaj wiadomo o co chodzi i mówimy o gwarancji efektu. W związku z tym ta dostępność przede wszystkim objawia się tym, że gwarantujemy efekt energetyczny. Efekt energetyczny, mówimy o projektach energetycznych, nie mieszamy tych pojęć. Jest w artykule 7.1 jest to jasno sprecyzowane, czyli jednostka publiczna może realizować i finansować takie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności na podstawie umowy o poprawę efektywności. Z drugiej strony w punkcie drugim jest powiedziane, że możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia musi to określić, to znaczy umowa musi wprost opisywać, co będzie zrobione w celu uzyskania poprawy efektywności, czyli przywołać i opisać zakresy zmian. No i punkt tutaj podpunkt drugi, bardzo istotny, czyli ustalanie wynagrodzenia musi być takie, żeby ta wysokość wynagrodzenia zależała od efektu i od oszczędności energii. I to jest dosyć kluczowa sprawa. To nie oznacza oczywiście właśnie tego, że to trzeba kompensować jakby natychmiastowo, ale że wykonawca musi
mieć to jasno zapisane, że jeżeli nie dotrzymuje efektu, który zagwarantował, to jego wynagrodzenie łączne czy całkowite będzie się zmniejszało. Oczywiście tutaj no można powiedzieć tak, postępowania publiczne muszą mieć w sobie pewne aspekty sprawdzenia wiarygodności firm przystępujących do tego postępowania. W projektach, które znam, nigdy się nie zdarzało tak, żeby był duży problem z nieuzyskaniem efektu, to znaczy te kary i te nieuzyskanie efektu, o których tutaj można myśleć, to są niewielkie rzeczy. To znaczy to nie jest pomyślane w ten sposób, że firma ESCO, powiedzmy, nazwijmy ją w ten sposób, nie uzyska połowy efektu albo 80% efektu. Teoretycznie to jest możliwe, ale to się nie zdarza i tutaj jednak w tej procedurze wyboru sprawdzenia referencji i tak dalej, no to jest konieczne, bo to nie chodzi oczywiście o to, żeby nawet firma wykonawcza zapłaciła za brak efektu, no bo nie taki był cel, bo no chociażby dlatego, że ten efekt zostaje na dłużej. Można dyskutować, czy zarządzanie energią wpływa na efekt bardzo długo, czy nie, ale tak czy inaczej zamawiający ma te budynki jeszcze kilkanaście lat, co najmniej po zakończeniu kontraktu i cały czas efekt działa, więc ta rekompensata finansowa za brak efektu to jest powiedzmy jakaś forma odszkodowania, ale nie taki jest cel tej umowy. Stąd tutaj na to zwracam uwagę, bo no nie jest tak, że właśnie wybieramy kogokolwiek, no bo on zostanie ukarany i super. Teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, która nie powinna też umknąć, czyli po pierwsze, jeśli chodzi o wpływ na ten państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, to takie umowy nie mają wpływu, jeżeli firma wykonawcza ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii i opisaniu tych ryzyk służy rozporządzenie, w którym można szczegółowo jakby zbadać swoją umowę i zobaczyć, czy te ryzyka są właściwie przypisane, żeby większość ryzyk była po stronie firmy wykonawczej. Oczywiście tu taka uwaga, że większość, a niekoniecznie wszystkie, bo to pewnie nic z tego nie wyjdzie. To jest taka trochę drażliwa sprawa, ale dlatego też no, wymienione jest to, że to chodzi o ryzyka budowy i w szczególności tego gwarantowanego poziomu oszczędności. I jeszcze taka rzecz, która może umknąć na zakończenie tego akapitu, że na to wpływa również alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. Tutaj jakby nie wnikając w szczegóły, no, można powiedzieć, że najprostszy przypadek jest taki, jeżeli i tak standardowo do tej pory było też, że te wszystkie ulepszenia czy te zmiany, które zostały wprowadzane, są własnością JST od zakończenia, od protokołu zakończenia robót. Ale można sobie wyobrazić jakieś inne formy, w których ten przedmiot modernizacji albo coś, co w modernizacji zostało zrobione, na przykład jakieś źródło energii, byłoby no jakoś, to ta własność była jakoś inaczej rozwiązana i wtedy myśląc właśnie o tym akapicie i o tym stwierdzeniu należy to zbadać, żeby nie mieć później problemów interpretacyjnych. Natomiast tu jest przywołane to rozporządzenie o ryzykach, jak do tego podchodzić. Natomiast tutaj jeszcze warto powiedzieć jedną rzecz, bo to nie jest to samo, to znaczy wpływ na dług publiczny, to o czym tutaj mówimy, to jest jedna rzecz, natomiast jakby zadziałanie lub nie rozporządzenia o tytułach dłużnych, czyli przypisanie jakiegoś zadłużenia gminie, no jest dosyć sprawą skomplikowaną i to zależy od formy finansowania. To nie jest jakby to moja kompetencja, ale też zwracam na to uwagę, żeby nie mieszać tych dwóch rzeczy. To znaczy w każdym przypadku trzeba zbadać sprawę tego, jak jest projekt finansowany. Można powiedzieć tak, że jeżeli wykonawca by finansował to
umownie z własnych środków. Znaczy to nieważne, czy to one są bardzo własne, czy niewłasne, ale w każdym razie on w żaden sposób nie angażuje JST w ten proces finansowania, no to niewątpliwie tutaj nie ma problemu. Natomiast jakikolwiek inny sposób, czyli na przykład wykup wierzytelności, to może się wiązać, albo najczęściej niestety się wiąże z potraktowaniem tego jako w jakiś sposób jako zadłużenia czy zobowiązania zadłużenia gmin. Więc tutaj trzeba o tym pomyśleć. I teraz taka właśnie taki powiedzmy ukłon w stronę ułatwienia tych projektów. To projekty tutaj nazywane w ustawie EPC, czy projekt o poprawę efektywności energetycznej. Jeżeli w ponad 50% wartość projektu jest pokryta z oszczędności, oczywiście w całym okresie umownym, czyli tych 10 czy 15 lat, to nie trzeba wykonywać tak zwanej oceny efektywności, która jest obowiązkowa w projektach PPP. I no, to jest bardzo dobre, bo tutaj odpada sporo pracy i jest to ułatwienie. Natomiast podkreślam, że to jest 50% i raczej należy uważać, że dotyczy to wartości projektu, czyli nie wartości inwestycyjnej albo wartości netto, tylko po prostu wartości umownej. Czy to jest do osiągnięcia? No, myślę, że to jest ten obszar właśnie, na który powinniśmy patrzeć, to znaczy między 100% pokrycia z efektu, co jest możliwe, ale trudne, i te 50%, które jest taką granicą, projekty, które mają pokrycie wartości z efektu poniżej 50%, no warto popatrzeć, jakie są cele, czy to jest bardziej projekt dotyczący energii, czy to jest projekt dotyczący czegoś innego. Bo trochę inne mamy podejście wtedy do projektu, który jest projektem o poprawę efektywności, a inne, jeżeli to jest projekt na przykład bardziej taki inwestycyjny z elementami efektywnościowymi. I wtedy być może taki projekt właśnie pasuje do ustawy o PPP. Gdybyśmy pomyśleli o projekcie na przykład budowy czy modernizacji, ale bardzo szerokiej modernizacji budowlanej parku wodnego z elementami efektywności, gdzie te elementy dają w efekcie 10% na przykład wartości projektu, no to zapewne można tutaj się zastanawiać, czy to jednak nie będzie lepszą formą zastosowania ustawy o PPP. Tutaj pokazuję kilkanaście projektów właśnie, które były zrobione w formule PPP, ale dzisiaj byśmy je robili według ustawy o efektywności energetycznej. To są projekty, w których brałem udział, więc tutaj mogę jakby z przekonaniem powiedzieć, co w nich było i że one były projektami dotyczącymi efektywności. Natomiast proszę zwrócić uwagę tak na takie rzeczy, że patrząc na tę prawą kolumnę, ponieważ projekty są uszeregowane od historycznie, jak gdyby od najstarszych do najmłodszych, no to generalnie tutaj pojawiała się tendencja do przedłużenia okresu umowy i to oczywiście miało na celu jak największy zwrot kosztów projektu z oszczędności energetycznych. Oczywiście czym dłuższy okres umowny, tym większy koszt finansowania, ale zazwyczaj raczej ten efekt gromadzenie efektu jest korzystne i długotrwały projekt daje większy zwrot z oszczędności. Jeśli chodzi o wartości projektów, to tak jak wspomniałem, one no tutaj zaczynały się od paru milionów jeszcze przed wzrostem cen w ostatnim okresie, no a kończyły na kilkudziesięciu milionach w samej części bez finansowania. Natomiast po uzupełnieniu o finansowanie, no w zależności od długości projektu, to zwykle to było proporcjonalne, te,
te wartości, ten koszt finansowania, jeśli chodzi o stopę, nie był jakiś taki drastycznie różny, no to ta wartość istotnie wzrastała, więc to mamy też na uwadze, mimo że no zostało to w jakimś momencie wyjaśnione, że jest VAT od projektu, natomiast nie ma VAT-u od finansowania, bo też był okres, kiedy to nie było jasne. I mamy tu również projekty, które były związane, tak zwane powiedzmy hybrydowe, związane ze środkami Narodowego Funduszu, Wojewódzkiego Funduszu czy środków unijnych. Wydaje mi się, że to w ogóle jest generalnie przyszłość projektów typu ESCO i na to również wskazują takie no, informacje dotyczące z jednej strony wymagań Komisji Europejskiej co do modernizacji zasobów publicznych, o tym tutaj mówimy, a z drugiej strony wygląda na to, że będzie również spora dostępność takich funduszy dotacyjnych. I wtedy to jest bardzo korzystne złożenie, dlatego że jakby przypominając sobie tutaj ten wcześniejszy komentarz, między 50 a 100% zwrotu z oszczędności w projektach, no to właśnie to uzupełnienie dotacją do zakresów kwalifikowanych, bo to nie będzie oczywiście do całości, więc jakby nawet jeżeli dotacja jest większa, to uzupełnienie jest mniejsze, ale 20-30% uzupełni do tych 100% wtedy oszczędności plus dotacja i w ten sposób będziecie Państwo mogli zrobić projekt neutralny kosztowo. A to jest no, na pewno najlepsza opcja. Oczywiście tu wtedy jest pewne utrudnienie, dlatego że mamy w grze jednostkę, powiedzmy, dotującą, która po pierwsze JST zawiera osobną umowę na dotację, ale z drugiej strony ta umowa w jakiś sposób wpływa na umowę główną, tę między jednostką samorządu terytorialnego a wykonawcą. I na czym polega trudność? No na tym, że nie można oczywiście w prosty sposób jakby obciążyć wykonawcę tym, że powiedzieć, że wszystko, co jest w umowie dotacyjnej, no to wykonawca musi właściwie zaakceptować różne ryzyka i tak dalej. To żaden wykonawca tego nie będzie w stanie zrobić. Natomiast niewątpliwie no, są pewne elementy, które muszą być uwzględnione. Na przykład to, że jeżeli jest zagrożenie utratą dotacji, to w umowie głównej w jakiś sposób powinno to być opisane szczegółowo, kiedy wykonawca może być tym obciążony. To znaczy szczegółowo w tym sensie, że trzeba dokładnie opisać, jak bardzo musi zawinić, jak wielkich oszczędności musi nie dotrzymać, albo jak wielkie zaniechania muszą się dokonać, no żeby to było no, uczciwe jak gdyby. Ale z drugiej strony, no, znaczy z doświadczenia tutaj też widać, że ta powiedzmy pewna komplikacja no, jest jednak korzystna ze względu właśnie na tę neutralność kosztową projektu. Na tym jeszcze o finansowaniu. Finansowanie do tej pory w odróżnieniu od finansowania tych powiedzmy kredytów indywidualnych, to tutaj zwykle się odbywało w oparciu o stopę stałą. I no, było to racjonalne w tym sensie, że przy stopie stałej wartość projektu z punktu widzenia JST czy skarbnika jest niezmienna, czyli tu nie ma żadnego problemu, jak gdyby spekulacji, że jak stopa się zmniejszy, no to super, ale co jak się zwiększy? Mając tutaj taką przyjemność spotkań z instytucjami kontrolnymi, wiecie zresztą Państwo sami, no tak jest, to znaczy jak jest lepiej, to nikt się o to nie pyta, jak coś nie wyszło, to trzeba się tłumaczyć, więc ta stopa stała ma sens. Teraz jest taki trochę przejściowy okres, różne były dyskusje, no bo pewne zamieszanie się zrobiło ze stopami, natomiast myślę, że ten kierunek powinien być rozpatrywany jako podstawowy, natomiast jeśli by była kwestia stop zmiennej, no to trzeba naprawdę, że tak powiem, wiedzieć, co się robi i przede wszystkim określić ryzyka, co będzie, jak coś inaczej będzie. Czyli żeby to
Znaczy, nie może być w projekcie tak, że w przygotowaniu projektu, że udaje się, że na przykład stopa jest zmienna, bo na pewno będzie mniejsza. No musi być przewidziane, co będzie, jak będzie większa, ile większa i jak bardzo większa zagraża w ogóle sensowności tego projektu. To są takie rzeczy, które muszą być wcześniej określone. To jest ta sama tabela, ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na inne rzeczy, mianowicie jeżeli właśnie spojrzymy na procentowe oszczędności w stosunku do wartości projektu, to ta kwota, jak Państwo widzicie, oczywiście to jest w wartościach tych pierwotnych, czyli sprzed iluś tam lat ceny energii czy ceny gigajoula przywołane w umowie. To jest to bardzo różnie. Znaczy, no nie ma prawidłowości właściwie. No oczywiście to wynika z dwóch rzeczy generalnie. To znaczy, im większe są, im gorszy jest stan w sensie przegrzania budynków w tym obecnym stanie, który modernizujemy, no to jest szansa na większy efekt, czyli szybszy zwrot. I czym większy jest zakres prac nieenergetycznych, czyli budowlanych, na przykład wymiany dachów, które w jakiejś części mogą być, oczywiście, jeżeli tam jest ocieplenie, no to jest sprawa energetyczna, no ale sama wymiana, tam kominy, różne rynny, rury spustowe i tak dalej, to są rzeczy, to nie jest tak oczywiście, że to nie ma sensu. No ma sens, tylko do czegoś to jest potrzebne. Tylko tyle, że to nie daje oszczędności, a daje koszty. W związku z tym w przybliżeniu tak to trochę tutaj wyglądało, czyli tam, gdzie projekty były bardziej obciążone częściami budowlanymi, to ten zwrot jest mniejszy, a w przypadku takich, na przykład tutaj projekt w Sosnowcu, on nie miał żadnych elementów budowlanych, miał duże przegrzania budynków, a jednocześnie no, było zastosowana modernizacja oświetlenia i przede wszystkim również regulacja temperatur w pomieszczeniach. W wielu tutaj obiektach była taka bezpośrednia regulacja pomieszczeniowa, czyli ustalanie w każdym pomieszczeniu czy w większości pomieszczeń harmonogramu czasowo-temperaturowego na powiedzmy cały tydzień. To jest taka rzecz. Teraz tutaj jeszcze tak informacyjnie, bo to też już nie są może ważne wartości, ale w każdym razie zakładając gdzieś w pierwszej części tego roku taką wartość 76 zł za gigajoule, no większą niż właśnie te, które zwykle były w umowach, widzimy, że no w bardzo istotny sposób te kwoty zwrotu się zwiększyły. Można powiedzieć, że ten proces będzie trwały, to znaczy, no tak jak wspominałem na początku, nie wydaje się, że ceny będą rosły w sposób jakiś nieopanowany, ale z drugiej strony założenie, że w najbliższych latach ceny będą malały, no nie jest uprawnione w żaden sposób, więc te wzrosty takie czy inne tutaj będą. Te wzrosty, które tu przyjmowano, były stosunkowo umiarkowane. Tu nie było żadnych właśnie w tym okresie, nie było żadnych takich skoków drastycznych. I jeśli jeszcze wracając do tego okresu umów, więc z praktyki chyba wynika, że mniej więcej 10-15 lat to się potwierdziło, że to są najlepsze okresy. Znaczy okresy poniżej 10 lat rzadko kiedy dają dobry zwrot, a z kolei długie okresy są zawsze ryzykowne z różnych powodów. Znaczy to finansowanie to jest jedna sprawa, czyli jakie stopy stałe na przykład przewidzi bank na jakiś bardzo długi okres, ale druga rzecz jest taka, która dotyczy dwóch specyficznych rzeczy w takich projektach. Pierwszą rzeczą jest, tą prostszą można powiedzieć, jest jakaś usługa, która jest związana z projektem, czyli jest część inwestycyjna, o której mówimy, że jest finansowana, rozłożona na raty i tak dalej, ale do tego jest też usługa, w której jakby częścią jest zarządzanie energią, czy utrzymywanie tego stanu, poprawnego stanu zużycia energii, ale drugą częścią i w związku z tym, ponieważ jest tam jakiś koszt pracy tych usług, no to tutaj trzeba, jakieś są metody
waloryzacji, czy w oparciu o inflację, czy jakieś inne zapisy. Ale drugą częścią tego w zasadzie kosztu usługowego, można to różnie tam umieścić, ale tak czy inaczej chodzi o gwarancję dotyczącą urządzeń. I są właściwie dwa takie kierunki, takie może trochę przeciwstawne. To znaczy jeden byłby taki, że ktoś powie, no ale gwarancję jak gwarancję, czyli tam na pompy mamy 3 lata, na ocieplenia 5, no i tak ma być. Ale to się trochę kłóci z ideą projektu, dlatego że nie może być takiej sytuacji, że gwarantujący efekt mógłby powiedzieć, że ponieważ zamawiający nie wymienił jakichś elementów, czy one przestały działać, no to on rezygnuje z gwarancji efektu, no bo nie może tego osiągać. Więc ta druga przeciwstawna tendencja jest taka, żeby powiedzieć, że skoro firma ESCO usprawniła, wymieniła, zbudowała nowe rzeczy i tak dalej, to wszystko powinno być w gwarancji do końca projektu, takiej specyficznej, ale jednak. Czyli firma ESCO ma dbać o to, żeby wszystkie oprawy działały, kotły działały, ocieplenia działały i tak dalej. Ale tak jak to zwykle bywa, no to takie krańcowe rozwiązania nie są najlepsze, bo można powiedzieć tak, że no, ale jaki koszt musi przewidzieć wykonawca? Jeżeli weźmie pod uwagę ryzyka zmiany cen i to wszystko będzie brał bezpiecznie dla siebie, no to szansa jest duża, że ten projekt będzie niewykonalny, to znaczy zwrot z oszczędności będzie bardzo mały. Więc tutaj z doświadczenia też wynika, że trzeba do tego podchodzić kompromisowo, czy w jakiś sposób partnersko, no jednak rozgraniczyć rzeczy, które są kluczowe i na przykład automatykę, natomiast być może trochę inaczej podejść do rzeczy, które niekoniecznie się muszą zepsuć i lepiej będzie, jeżeli takie awarie rozwiąże się, jeżeli by to się stało w drodze zapisów umownych, niż jeżeli wykonawca będzie przewidywał rezerwy kosztowe na wszystkie takie możliwe zdarzenia. No, pamiętajmy o tym na 15 lat, więc to mogą być bardzo duże kwoty. I teraz zbliżamy się do końca, jak widzę, więc tutaj chciałem omówić jeszcze krótko te podmioty publiczne i wykonawcy, wzajemne oczekiwania. Z doświadczeń również i z tych doświadczeń, które trochę też mamy przy okazji obecnego programu tak zwanego EPC Plus, dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej chwili jest w fazie dotyczącej budynków wielorodzinnych, ale to jest również ten moment, kiedy wygląda na to, że taki program będzie rozszerzony w przyszłym roku na budynki publiczne wszystkie, nie na wielorodzinne. Więc to pierwsze oczekiwanie i bardziej ta pierwsza część niż druga, myślę, w tej chwili. Tutaj były dwie rzeczy, czyli maksymalizacja efektu energetycznego, czy oszczędności, czy obniżenia zużycia i pewne sprawy wizerunkowe, właśnie powodujące zakresy budowlane, które są ważne dla JST. Jeśli chodzi na przykład o szkoły, no to wygląd szkół przed i po modernizacji jest drastycznie różny. No w tej chwili ten efekt energetyczny, myślę, że nabiera większego znaczenia. Brak wpływu projektu na zadłużenie, to nawet bym powiedział, że to jest oczekiwanie, no to jest właściwie warunek konieczny najczęściej, aczkolwiek nie zawsze, ale w 80% tak. Możliwość włączenia dotacji. Można powiedzieć, właściwie to z tym nie ma problemu, w tym sensie, że no oczywiście nie mogą być te same zakresy kwalifikowane w różnych programach, ale można sobie też wyobrazić nawet dotacje z dwóch źródeł, bo zakresy są takie, że w jednym źródle, powiedzmy, dotowane są te zakresy, a w drugim inne. To da się zrobić. To już nie idziemy w stronę szczegółów, jak to robić i powiedzmy, na ile trzeba mieć jednak pomoc konsultantów prawnych również i technicznych, ale w każdym razie nie jest to coś niemożliwego. No i takie oczekiwanie, które niestety nie jest za bardzo uzasadnione i często były dyskusje na ten temat, czyli
jakby zamawiający mówi, że ja to właściwie prawie nic nie wiem o swoich budynkach, nie mam dokumentów, nie wiem właściwie co tam się dzieje, ale wykonawca sobie to wszystko zbada. Więc tutaj jakby są dwa powody, że to tak nie do końca można robić i tego oczekiwać. Jeden jest taki, że ponieważ jest paru wykonawców zazwyczaj startujących w postępowaniu, no to trochę jest to marnotrawstwo, żeby każdy to robił, bo tu nie chodzi o jakieś wyrafinowane rzeczy, no tylko na przykład o to, że każdy będzie, nie wiem, liczył oprawy oświetleniowe w budynkach, żeby zobaczyć, jakie wymienić. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest taki, to trzeba adresować do fazy przedprojektowej i jakoś to rozwiązać. Czy w postaci inwentaryzacji wcześniejszej zrobionej przez JST, czy w drodze jakiegoś audytu, czy dialogu technicznym, tak zwanym dawniejszym. No i to taka istotna rzecz, to jest budżetowanie kosztu i oczekiwanie ceny ofertowej, czyli jak w zwykłym projekcie, czyli mówimy, że robimy projekt energetyczny, ale no jakby nie chcemy przyjąć do wiadomości, że wykonawca ponosi znacznie większe ryzyka, właśnie gwarantując efekt, bo ta gwarancja efektu w postępowaniu zwykle jest tak, że jest jakaś istotna waga, jeśli chodzi o kryteria postępowania publicznego dla efektu. W związku z tym wykonawcy no, starają się przedstawić efekt dosyć wyżyłowany, a w związku z tym, no tak jak wspomniałem, to ryzyko kary oczywiście nie jest takie, że nie będzie efektu, no ale jeżeli mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów w efekcie i nawet nie będzie 5%, no to są już bardzo poważne konsekwencje. Więc wykonawca ma dodatkowe ryzyka związane również właśnie z tymi gwarancjami, takimi czy innymi, ale jednak w długim okresie. No i to trzeba to po prostu uczciwie uwzględniać w postępowaniu. I taka ostatnia rzecz to jest oczekiwanie natychmiastowej reakcji na zmiany komfortu. To trzeba też jakoś przedyskutować. Są rzeczy, na które można reagować od razu, inne nie do końca. A bardzo ważną rzeczą jest tryb komunikacji między w tej fazie już gwarantowania, czyli w tym powiedzmy 10-letnim okresie, komunikacji między zamawiającym a wykonawcą. Dla przykładu można powiedzieć tak, że jakby szkoły są własnością zamawiającego, no ale szkołą na co dzień rządzi dyrektor, ewentualnie kierownik administracyjny. No i to jest takie zagadnienie, żeby ten rządzący znał tę umowę w takim zakresie, jak potrzeba, żeby było wiadomo, co może być winą firmy ESCO, a co nie, co ta firma właściwie robiła w tym obiekcie, a czego nie robiła i tak dalej. To jest zagadnienie do przedyskutowania właśnie w fazie tej, powiedzmy, dialogu konkurencyjnego, jeżeli taki tryb byłby przyjęty. I teraz tutaj jeszcze patrząc od strony wykonawców, więc tutaj to, co wspomniałem, czyli wykonawca oczekuje, że będzie mógł wszystkie ryzyka specyficzne dla takiego projektu jakoś wycenić i nie rozjedzie się to, bo jaka jest konsekwencja? Znaczy wykonawca robi swój budżet, a JST robi swój budżet i przewiduje go w WPF-ie na przykład. I potem się okazuje, że wykonawca ma dwa razy większy niż ten w tym WPF-ie. Żeby tego uniknąć, no to trzeba w tej fazie dialogu najlepiej, bo przy dużych postępowaniach to jest właściwy tryb. Po prostu uczciwie to mówić, znaczy prosić wykonawcę, żeby pokazywał koszty, przecież postępowanie jest poufne, więc żeby pokazywał jakieś szacunki kosztów i dyskutować, o co chodzi, że my myślimy, że to jest 5, a wy pokazujecie 15. To jest jedyna metoda. Rozumienie zasad tej bankowalności w sensie również takim, że to jest rzecz, którą trzeba dyskutować i udział jednostki finansującej w postępowaniu w niektórych spotkaniach jest bardzo, bardzo istotny. To znaczy było wiele postępowań, gdzie wszystko zostało uzgodnione i potem ktoś wysyłał to do banku, a bank mówił, ale o co w ogóle chodzi, to nie tak i w ogóle wszystko inaczej. Nie ma tu 50 zapisów, które nam są potrzebne, więc to jest ważne. Harmonogram postępowania to po obu stronach, to znaczy, żeby projekt nie trwał 2 lata czy 3 lata, zanim się zbierze oferty, tylko żeby to był jakiś rozsądny czas. No,
myślę, że od pół roku do roku, w zależności od wielkości postępowania. No i to tutaj oczywiście partnerskie podejście do fazy utrzymania, czyli tłumaczenie sobie od rzeczy i rozumienie, nie jakby niejednostronne podejście, że ktoś wymaga, a inni się do tego muszą dostosować. To jest to. I to są wszystkie slajdy, więc tak mniej więcej udało się w tym czasie skończyć, więc bardzo proszę może teraz, nie wiem, o pytania. Czy... Tak, tak. Dziękuję bardzo, Marku, zwłaszcza za takie praktyczne podejście do tematu. Myślę, że mnóstwo użytecznych informacji tutaj padło dla Państwa. Mamy trochę pytań. W momencie rejestrowania się Państwo mają możliwość także zadawania nam pytań i zostawiania uwag, więc zaczniemy właśnie od tych. Pierwsze pytanie dotyczyło wzoru umowy w formule ESCO. Czy mógłbyś, Marku, krótko skomentować to? Tak, więc w tej chwili właściwie jest taki stan, znaczy tak jak już wspomniałem, wzory umów prywatnych ESCO, czyli nie między instytucjami publicznymi, nie są przydatne. Znaczy tutaj nie sugerowałbym, żebyście Państwo, mając jakiś szybki projekt, już w tej chwili to ich używali, no bo one właśnie nie ujmują tych zagadnień ryzyka, zadłużenia, zapisów wynikających z PZP i tak dalej. No bo ustawa o efektywności to reguluje tylko te sprawy związane z energią, czy z jakby typowymi z ESCO, natomiast pozostałe rzeczy oczywiście muszą być zgodne z PZP. Natomiast są wzory umów, które są, powiedzmy tutaj, historyczne mniej lub bardziej i one mogą być przydatne. Trochę trzeba by było je zmienić, no bo to nie właśnie nie do końca jest PPP, no pewne rzeczy się zmieniły, ale to może być jakiś wzór. Mamy umowę w tym programie EPC Plus NFOŚ-owym i tam jest wzór umowy, który jest zaproponowany dla projektów publicznych. Natomiast no, powiedzmy, że nie jest to wzór sprawdzony w wielu przypadkach realnie, więc on jest też trudno, znaczy nie ma takiego wzoru umowy, który można po prostu wziąć i użyć, tylko trzeba to zawsze zaadaptować w jakiś sposób. Natomiast ta rzecz, która myślę, że będzie przydatna, to są właśnie wytyczne do ustawy o efektywności. Tak jak powstało to rozporządzenie o ryzykach, to również tutaj zamawiającym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska i no, do końca stycznia powstaną wytyczne, które oprócz, tak jak wytyczne do PPP, trochę w mniejszym zakresie, ale mniej więcej w ten sposób, czyli jak przygotowywać projekt, jak go prowadzić, jakie właśnie są najważniejsze postanowienia umowne, czy takie, powiedzmy, drafty umowy z najważniejszymi rzeczami, aż do zarządzania projektem i w fazie inwestycyjnej, i w fazie tej efektywności, to powstanie i myślę, że to będzie przydatne. Więc no teraz to szybko, to być może jakieś historyczne wzory są dobre, a już w najbliższym czasie powinno być takie materiały, powiedzmy, firmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dziękuję bardzo. No, druga to była prośba o uwzględnienie zagadnień modernizacji oświetlenia, ale to pewnie jest zagadnienie na osobne webinarium. Znaczy ja tutaj chciałem, znaczy nie wnikając jakby w techniczne aspekty szczegółowo, ale rzeczywiście w projektach najczęściej była taka stosowana forma jakby gwarantowania obniżenia mocy, czyli po prostu stwierdzenia, ile jest źródeł, jaką moc zainstalowaną one mają aktualnie, no i potem zagwarantowania, że źródła, które nowe, które zostaną założone, będą miały moc zainstalowaną mniejszą. No i tutaj podstawowa słabość jest oczywiście taka, że dwie. Znaczy pierwsza jest taka, że o ile tę moc można zmierzyć, stwierdzić i zbadać, jak to wygląda, o tyle trzeba było użyć czasu świecenia, no bo sama moc nie wystarczy. I teraz ten czas świecenia
Tutaj jakby i patrząc na przekrój krajowy w różnych projektach, ile czasu zamawiający powiedzmy oceniał, że świeci się światło w obiektach w ciągu roku, to była, bardzo różnie to było. No po drugie to jest dosyć niemiarodajne, no więc tutaj jest to dodatkowo pomiar jednorazowy, czyli można powiedzieć, że wyliczamy, że przy jakimś czasie świecenia, który zamawiający uważa za właściwy, to dotychczasowe zużycie energii było takie, a po zmianie będzie inne. Natomiast ponieważ bardzo rzadko się zdarza w obiektach modernizowanych, żeby były rozdzielone pomiary oświetlenia i ogólny zużycie, znaczy gniazdo i tak dalej, zużycie energii elektrycznej, no to jest podstawowy problem. No, właściwie są dwa wyjścia. Znaczy najlepsze jest takie, jeżeli się to jest rozdzielone lub robi się modernizację instalacji elektrycznej i wtedy wydzieli się oświetlenie do osobne pomiary oświetlenia wewnętrznie, no bo to nie musi być oczywiście związane z pomiarem tym rozliczeniowym, fakturowanym. No i to jest najlepsze i wtedy oczywiście można zastosować to, co jest teraz dostępne. Nie jest to drogie, jest to normalne i tak dalej, czyli zarządzanie i czasem świecenia, i natężeniem świecenia, i mieszaniem światła ze światłem dziennym i tak dalej. No, tych możliwości jest wiele i źródła LED-owe są absolutnie do tego przystosowane. I właściwie jest tylko ten jeden problem. Można to zrobić trochę pośrednio, to znaczy w jakiś sposób oszacować udział energii elektrycznej w rachunku, no i potem to w jakiś sposób też badać, czy robić pomiary lokalne, no ale więc tutaj jest taka trudność techniczna. Ale zdecydowanie no, trzeba, to znaczy to przyjmowanie tych starych rozwiązań, że zakładamy, że moc się obniży, no to jest to bardzo ułomne, szczerze mówiąc. I wtedy, kiedy jeszcze to było zamienianie, powiedzmy, źródeł rtęciowych czy żarowych jeszcze na LED-owe, no to może jakiś tam większy sens miało, natomiast teraz to już jest słabe. Dziękuję bardzo. Mamy tu jeszcze pytania na czacie od pana Piotra Piątkowskiego. Panie Marku, jak wygląda sytuacja w przypadku projektów ESCO w fotowoltaikę? Czy jeżeli będziemy rozliczać się z klientem za efekt oszczędności energii po stawce klienta, to czy URE nie zinterpretuje tego jako sprzedaż energii bez koncesji? Nie umiem na to odpowiedzieć tak wiarygodnie. Znaczy, trzeba by zapytać co, URE. Jak URE zinterpretuje, tak. To jest, no, te regulacje są dosyć płynne i no wiemy, znaczy no tak jak jest, nie wiem, na przykład z wydzieloną linią tą kablową, która teoretycznie może istnieć, ale URE się nigdy na nią nie zgodziło, więc niestety, ale nie umiem tego powiedzieć. Natomiast myślę, że tutaj adresatem mogą być prawnicy, którzy się zajmują prawem energetycznym tak ogólnie, więc ewentualnie też mogę podać też taki kontakt już osobno. To będzie bardziej wiarygodne niż jakaś opinia, że to mi się tak Jasne. Wydaje, czy inaczej. Drugie pytanie, jakich zakresów efektywności energetycznej dotyczyły przedstawione przez pana projekty? Ale to było ukazane, z tego co pamiętam, w drugiej tabeli. Znaczy tutaj krótko można powiedzieć tak, że najczęściej były ocieplenia i wymiany, znaczy ocieplenia dachów i przy okazji również wymiany pokrycia. Była automatyka taka czy inna, czyli albo najprostsza termostaty, ale często były to tak zwana automatyka pomieszczeniowa, czyli ten system regulacji temperaturowo-czasowych pomieszczeń głównych, czyli nie korytarzy na przykład szkolnych, no ale sal lekcyjnych czy gabinetów. I do tego były często źródła, na przykład kotłownie gazowe zamiast węglowych, a także fotowoltaika, ale to raczej były, no tutaj jest pewien problem z dachami na tę fotowoltaikę i z wielkością mocy, więc jeżeli to były te moce do 50 kW. Zdarzały się inne zakresy mniej typowe,
Oczywiście oświetlenie to właściwie w każdym projekcie wewnętrzne występowało. Czasem było oświetlenie jakieś parkowe czy zewnętrzne. Natomiast zdarzały się też właśnie takie trochę no, trudne zakresy budowlane, no, na przykład ocieplenie, przepraszam, izolacja przeciwwilgociowa znaczy ścian fundamentowych wymuszająca rozkopanie budynku i tak dalej. To w ogóle jakby jakieś głębokie wykopy i to były właśnie zakresy, które tutaj trochę kierowały ryzyka projektu nie w stronę spraw gwarancji efektu, tylko w stronę jakichś ryzyk budowlanych, więc to się zdarzało niestety. Dziękuję. Marko, jakbyśmy mogli tutaj cofnąć prezentację, bo jest pytanie o tabelkę. Jaka jednostka występuje w trzeciej kolumnie od prawej? Pan Maurycy Rzeźniczek z Urzędu Miasta Gdyni pyta. Trzeciej to są miliony złotych. Trzecia kolumna od prawej. Tak, 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 ale to są miliony, czyli tutaj, no, czyli tak jak tu mieliśmy na przykład oszczędność gwarantowaną w pierwszej pozycji 2 miliony złotych, no to po tych przeliczeniach to by było 5. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań tutaj na czacie. Może ktoś z Państwa, mamy jeszcze 2 minuty, może ktoś z Państwa chciałby jeszcze osobiście wypowiedzieć się, czy zadać pytanie naszemu prelegentowi. Jest teraz okazja. Zapraszam do zabrania głosu. Chyba nie mamy więcej pytań. Ja oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu. Ja podałam swój adres mailowy Państwu na czacie. Także tutaj na końcu prezentacji był podany kontakt do naszego prelegenta. Także zachęcamy do kontaktowania się z nami. Marko, jakbyś mógł nam jeszcze ten ostatni slajd wyświetlić, gdyby Państwo... Mamy to... Przepraszam bardzo, jeszcze mi się nasunęło jedno pytanie. Piątkowski Piotr. Panie Marku, chciałem się jeszcze zapytać, czy zdarzały się Państwu kiedyś takie projekty, na przykład w których klient wpłacał jakiś wkład własny na to rozwiązanie, a następnie pozostała część kosztów tego obiektu była rozliczona? Nie, dlatego, to znaczy taki nie, tylko to było, bo w PPP akurat, no to w ogóle było pewne tam wymaganie udziału własnego, tylko tyle, że on było bardziej formalnie traktowane przez JST, więc była to na przykład dokumentacja, czyli jakby było, ale z punktu widzenia wartości projektu, no to nie było, to nie zmieniało kosztów finansowania. Okej, okay. Tak, dobrze, więc to... dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Mamy jeszcze chwileczkę. Chyba nie ma więcej pytań. A jeszcze jedno takie może moje pytanie. A czy mieliście tak. Państwo, czy pan Marek tak miał styczność i realizował właśnie projekt związany z wymianą samych regulatorów termostatycznych na takie zdalnie sterowane i mniej więcej w jaki sposób, jeżeli oczywiście pan coś takiego realizował i jak pan prognozował te efekty? Znaczy tak, żeby to był jedyny zakres, to nie było takiego projektu, bo zawsze coś tam dochodziło, chociażby oświetlenie. Takim zbliżonym projektem właśnie był Sosnowiec, gdzie to były dwie główne zmiany, czyli oświetlenie i automatyka pomieszczeniowa albo termostaty, bo tam no, nic nie było, czyli w niektórych obiektach wyszło z wyliczeń, że ta automatyka pomieszczeniowa no, nie jest warta tego stosowania, trochę to za drogo wychodziło w stosunku do efektów, ale można powiedzieć tak, że teoretycznie oczywiście to efekt jest, no, jest tam powiedzmy kilkanaście procent różnicy, przy czym w praktyce to wyszło, że to jest więcej, no bo automatyka pomieszczeniowa jest, znaczy mamy na nią pełen wpływ i z kolei ten użytkownik nie ma wpływu. A jeśli chodzi o termostaty, no to wiadomo, znaczy trzeba je blokować, czasem ktoś je zdejmuje, no nie są to wielkie zdarzenia, ale jest to zawsze takie trochę pole do dyskusji, kto zawinił i o co chodzi. Natomiast różnica ewidentnie no jest, biorąc pod uwagę właśnie te realia,
no to jest 10-15% przy takich przegrzaniach istotnych, że jest czym kręcić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Marku za dzisiejszą prezentację. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Oczywiście zachęcam do zaglądania na nasze strony internetowe i rejestrowania się na kolejne nasze wydarzenia. Ja tutaj już Państwu wysłałam na czacie link, gdzie można śledzić, kiedy odbywają się nasze wydarzenia, spotkania z ekspertem i można się na nie rejestrować. Przygotowaliśmy kolejne ciekawe tematy, także proszę śledzić terminy i spotkania. I zachęcam jak zwykle Państwa także do zgłaszania nam tematów, które Państwa szczególnie interesują. Zawsze staramy się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i przedstawiać Państwu tematy, które właśnie są na czacie i które najbardziej Państwa interesują. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za udział i zapraszam na następne. Do widzenia Państwu. Ja również dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.